Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Platformy Obywatelskiej. Dzisiejsza konferencja Platformy Obywatelskiej będzie poświęcona prezentacji założeń programowych, zwłaszcza w zakresie programu mieszkaniowego, dostępności mieszkań, tak zwanego programu Kredyt 0%, oraz pomocy dla przedsiębiorców, pomocy prasowej biorą. Jest zniszczony bardzo, zdewastowany jest przede wszystkim rynek mieszkaniowy. Dorobkiem dwóch kadencji PiS-u jest dewastacja rynku mieszkaniowego. Dziś, drodzy Państwo, mieszkanie stało się niemalże nieosiągalne dla 90% Polaków. A to przecież podstawowa potrzeba każdego obywatela. Szanowni Państwo, dlaczego rząd PiS-u tak nie ma wiedzy, nie umie dać mieszkańcom, młodym ludziom przede wszystkim, tego, co potrzebują? Bo pieniądze po prostu rozdaje swoim, tak jak Villa Plus. To taki też standardowy przykład. Szanowni Państwo, nie da się przełamać też tego zjawiska bez odważnych decyzji, takich decyzji, które stworzą system dla pozyskania mieszkań dla młodych. Ja tylko chcę wspomnieć, że w czasach Platformy Obywatelskiej były dwa sztandarowe programy właśnie w zakresie mieszkalnictwa. Rodzina na swoim, dzięki któremu to programowi powstało około 200 tysięcy mieszkań, i drugi, mieszkanie dla młodych, około 200 tysięcy mieszkań z tego programu. Szanowni Państwo, a przypomnę również, jak wielkie obietnice składali pan premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński, że powstanie 100 tysięcy mieszkań za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy moi kochani, wiecie Państwo, ile powstało? 15 tysięcy. To zaledwie 15% z tego, co obiecał PiS. Także niestety PiS obiecuje, nie realizuje. I z pełną odpowiedzialnością mogę to powiedzieć. Szanowni Państwo, Polacy mają prawo godnie żyć, Polacy mają prawo do swoich mieszkań. To jest ich prawem. A z tych jeszcze 15 tysięcy mieszkań, które powstało, na czynsz dzisiaj trzeba zapłacić ponad 3000 zł i niestety ludzi na to nie stać. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, Polacy mają prawo godnie żyć, dlatego my proponujemy kredyt hipoteczny na zakup mieszkania i na remont mieszkania 0%. Z tym idziemy do wyborów oraz 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania. I będzie to wyglądać w ten sposób, że kredytobiorca będzie spłacał jedynie kapitał. Obecnie rata kredytu zaciągniętego w wysokości 500 tysięcy złotych na 25 lat wynosi 4179 zł. W przypadku kredytu 0% rata kredytu wyniesie 1700 zł. Szanowni Państwo, pytanie. Dwie osoby, małżeństwo zarabiające minimalną krajową, dzisiaj nie stać na spłatę kredytu, bo tak jak powiedziałam, rata przekracza możliwości. Odsetki i marże banku weźmie na siebie państwo. Dziś przy kredycie na 500 tysięcy złotych kredytobiorca musi oddać dodatkowo 770 tysięcy odsetek. Łącznie jest to 1 270 tysięcy złotych. Także podsumowując, kredyt 0% na zakup mieszkania i na remont i 600 zł dopłaty do wynajmu, jeżeli ktoś będzie chciał wynajmować mieszkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu panią. Dobrze, to pan Robert Kumicki. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kilka słów o polskiej przedsiębiorczości, o polskich firmach. Okazuje się, że jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że my polskie firmy musimy ratować. W roku 2022 zniknęło w Polsce, zniknęły 2752 firmy. To są badania dla Rzeczpospolitej. Dla porównania proszę zobaczyć, w roku 2010 tych firm było zaledwie w stosunku do tego, co mamy teraz, 655. Z czego to się wzięło? Oczywiście przyczyny są dwie. Przyczyny są dwie takie, że raz, że jest to przede wszystkim podwyżka i utrzymujące się bardzo wysokie ceny surowców i paliw, ale druga, pewnie ważniejsza sprawa, to wprowadzenie
Polskiego Ładu, który po prostu zarżnął polskie firmy. Okazuje się, że ten wzrost 30% w stosunku do roku ubiegłego to jest chyba, wygląda na to niestety preludium, ponieważ ekonomiści oczekują, czy szacują, może nie oczekują, bo tego nikt nie oczekuje, ale szacują, że w stosunku do roku 2022 ilość zamkniętych firm wzrośnie o 30-40%. Także możemy powiedzieć, że to jest tsunami, które po prostu niszczy polskie firmy. I taka jest polityka tego rządu. Niszczenie firm oraz niszczenie samorządów. Jest jeszcze jeden aspekt tego, o czym ja mówię. Cyfry są cyframi, ale tak naprawdę dzisiaj nikt z nas, bo takie badania nie są robione, nikt z nas nie wie, ile tych firm, zwłaszcza tych firm, które są solą ziemi, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, nikt nie wie, ile tych firm balansuje na granicy opłacalności. Jeżeli wejdziemy dzisiaj chociażby nawet na facebookową stronę rzeszowskich fryzjerów, mamy dwie informacje mówiące o tym, że dwa gabinety w naszym mieście się zamykają. Oczywiście w tej sytuacji nie ma możliwości robienia tego, o co w biznesie tak naprawdę chodzi, a więc rozwijania swojego biznesu i inwestowania. Jeżeli dzisiaj się słyszy o tym, że Obajtek znowu chce zmieniać na przykład nazwę Orlenu, no to od razu powstaje pytanie, ile znowu kolesie zarobią. Także sytuacja jest zła, musimy zmienić całą atmosferę wokół i przepisy wokół polskiej gospodarki. Mamy na to pomysły, ale o tym już pani poseł Nastopańska. Szanowni Państwo, drogo. Cały ubiegły rok było drogo i coraz drożej jest również w tym roku. Wszystkie materiały do produkcji rosną. Przedsiębiorcy mają coraz większe wydatki. Nie pomogły tarcze antycovidowe w okresie pandemii. Dlatego stworzyliśmy, rozmawiając z przedsiębiorcami, bo mali i mikroprzedsiębiorcy to około 90% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. To jest sól ziemi przedsiębiorczości. A zatem, rozmawiając z przedsiębiorcami, postawiliśmy na te rozwiązania, które najlepiej będą służyły przedsiębiorcom. Po pierwsze, chcemy wprowadzić PIT od zapłaconych faktur. Nie może być tak, że przedsiębiorca przedsiębiorcy nie płaci, a od tego trzeba odprowadzać podatek. Zapłacony jest za dany towar, płacony jest dopiero podatek PIT w małych i mikroprzedsiębiorcach dla tych firm, które obroty w ciągu roku mają 2 miliony euro. Przeniesiemy obowiązek wypłaty chorobowego, czyli świadczenia za zasiłku chorobowego na pracowników do ZUS-u w mikroprzedsiębiorstwach. W mikroprzedsiębiorstwach to jest tych, które zatrudniają do 10 osób. Dotychczas jest następująco, że za 33 dni płaci przedsiębiorca w firmach powyżej 10, dla osób, które nie ukończyły 50 roku, do 14 dni za swoich pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia. My chcemy, aby to obciążenie zdjąć z mikroprzedsiębiorców i z małych przedsiębiorców. Chcemy, aby urzędy skarbowe stały się centrami obsługi podatnika. Przygotowaliśmy w 2015 roku kodeks podatnika. Te centra mają służyć pomocy. Tam przedsiębiorca ma uzyskać pomoc w zakresie interpretacji przepisów i w zakresie wszystkich wiadomości, które służą jemu interesowi. Będzie to tak zwana konsultacje, porozumienia i ochrona prawna dla podatników. Dla przedsiębiorców, którzy będą otwierali swoją działalność, do jednego roku podatnicy będą mieli swojego asystenta. Ten asystent ma im pomagać. W tych meandrach przepisów podatkowych, mówiliśmy o Polskim Ładzie, o zmienianiu w ubiegłym roku trzykrotnie tych przepisów, a zatem chcemy bardzo pomóc w tym zakresie i aby te centra obsługi podatnika dawały wsparcie rozpoczynającym działalność, ale i prowadzącym działalność. Nie mówimy, że będziemy pobłażliwi dla tych, którzy nie płacą. Kontrolą zajmą się inne organy.
kontrolą, żeby nie było wyłudzeń, żeby rzetelnie płacić podatki, będzie specjalny organ kontroli. I co jeszcze, na co jeszcze narzekają przedsiębiorcy? Przedsiębiorcy narzekają na to, że przepisy podatkowe są po pierwsze bardzo skomplikowane i po drugie wprowadzane z dnia na dzień. Tak było z Polskim Ładem, to najlepszy przykład. A zatem mówimy o rzeczy, która jest normalnością. Aby vacatio legis dla przepisów podatkowych wydłużamy z 3 miesięcy do 6 miesięcy. Tak, aby każdy podatnik mógł się z przepisami zapoznać, jego on sam albo jego biuro rachunkowe mogło mu doradzić, jak ma prowadzić swoje zobowiązania podatkowe i w tym zakresie jest to rzecz niezwykle ważna. I chcielibyśmy, aby te przepisy wchodziły w życie zawsze skonsultowane ze środowiskiem, tak aby wszystkie przepisy podatkowe, tak zwane kodeksy, mogły być konsultowane ze środowiskiem i aby każdy z chwilą wprowadzenia przepisów wiedział, jak się ma rozliczać z Urzędem Skarbowym. Te 90% osób. I jeszcze jedno. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że przepis ustawy VAT-owskiej mówi o zwrocie VAT-u od dla tych, którzy rozpoczynają działalność 125 dni, a dla tych, którzy są dobrymi podatnikami 25 dni. Dzisiaj średnio rozliczenie VAT-owskie trwa 43 dni. Te 43 dni w momencie wprowadzania cyfryzacji, w momencie wprowadzania rozwiązań, które umożliwiają rozliczenia w trybie online, chcielibyśmy, aby były skrócone. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby solidny podatnik szybciej otrzymał zwrot swojego podatku VAT. Dlaczego? Dlatego, że potrzebne jest to mu do prowadzenia działalności, do płynności i do tego, żeby nie upadały małe zakłady pracy. Rozmawiamy również z rzemieślnikami o tak zwanym szkoleniu dualnym. A zatem ostatnia rzecz. Chcemy, aby tam, gdzie swoje praktyki, gdzie się szkolą uczniowie u przedsiębiorców, te rozwiązania dotyczące wynagrodzeń dla przedsiębiorców ich szkolących były skonsultowane ze środowiskiem. W tym zakresie są projekty ustaw i aby w przypadku, kiedy taka osoba młoda powtarza rok, ten, kto ją szkoli, również otrzymywał wynagrodzenie, a nie tak jak dzisiaj. Uczeń nie zda egzaminu, to tego wynagrodzenia przedsiębiorca nie otrzyma. Tego domagają się przedsiębiorcy. Bo przecież chcemy, żeby fryzjerzy, mechanicy samochodowi mogli jak najlepszą mieć naukę, żeby tam potem służyli dobrymi usługami. To jest pakiet dla przedsiębiorców. Ten pakiet ma właśnie im służyć i w tych trudnych czasach nie będziemy mówili dzisiaj o rozwiązaniach dotyczących zabezpieczenia energetycznego, tego wsparcia, ale w tym zakresie również będą nasze projekty. Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę Państwa, my prezentujemy rozwiązanie i propozycje na przyszłość. Natomiast liczby, chociaż czasami są dla niektórych nudne, te liczby nie kłamią. A dla przedsiębiorców te liczby są dramatyczne. Kolega wspomniał tutaj, rok ubiegły to jest 2800 upadłości i niewypłacalności, o 30% więcej. Czyli firm, które upadły albo które stoją na progu upadłości, na skraju bankructwa, które nie mogą sobie poradzić w tych warunkach, w jakich się znalazły. Do tego dochodzą jeszcze tak zwane upadłości konsumenckie, czyli upadłości osób fizycznych. Tych upadłości było w ubiegłym roku, uwaga, 15 tysięcy. Jeszcze kilka lat temu liczba upadłości konsumenckich wahała się w granicach około 5 tysięcy rocznie. Dzisiaj jest to trzykrotnie więcej, 15 tysięcy. Ale do tego wszystkiego dochodzą jeszcze jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie są uwidaczniane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w KRS-ie, tylko są w centralnej bazie ewidencji działalności gospodarczej. I tam powoli zbliżamy się do takiej sytuacji jak w demografii, gdzie mamy ujemny przyrost naturalny, to powoli w przedsiębiorczości idziemy w tym kierunku, że liczba
podmiotów, które się zamykają, które zawieszają swoją działalność, zbliża się do liczby tych nowo otwieranych podmiotów. Za chwilę będziemy mieć tą tendencję ujemną. My z tymi absurdami chcemy walczyć. My na te absurdy się nie zgadzamy. Na absurdy w postaci Polskiego Ładu, na bałagan w podatkach, na absurdy w postaci składki zdrowotnej liczonej od przychodu, niezależnie od tego, z czym ten przychód jest związany. Ktoś sprzedaje nieruchomość, działkę, maszynę, samochód i nagle okazuje się, że składki zdrowotnej zamiast kilkaset złotych musi zapłacić kilka albo kilkanaście tysięcy. To są kolejne parapodatki, kolejne podatki ukryte pod nazwami składek albo opłat. Wszystko po to, żeby jak najwięcej pieniędzy ściągnąć do budżetu, a przedsiębiorca w tym wszystkim i jego działalność coraz mniej się liczą i coraz bardziej ten przedsiębiorca ma wrażenie, że jest postrzegany wrogo przez tą władzę, która powinna mu służyć i powinna sprzyjać jego rozwojowi. Dziękujemy za tą część prezentacyjną i teraz prosimy Państwa o pytania. Oddajemy Państwu głos. Proszę o pytania.